Witam wszystkich serdecznie. Ósmy, dzisiaj, jutro dziewiąty, czyli będzie pierwszy lot konkursowy Ulinia. Będzie to lot 56 tam bodajże kilometrów. Jest to lot zaliczany już do lotnika. Co prawda nie jest jeszcze lotem płatnym. Od następnego prawdopodobnie już będzie lot. Czy pierwsze gołębie będą nagradzane, to już będzie setka. 100 kilometrów. Koledzy łapią gołębie, zaraz będziemy je dzisiaj oczywiście koszujemy z opcją koszowania. Pojadą w towarzystwie dużej ilości gołębi z oddziału. Podejrzewam, że pojedzie drugie tyle, nawet więcej, pojedzie z 500-600 gołębi z całego oddziału, czyli z różnych stron. Będą musiały się gołębie troszeczkę postarać. Jutro będziemy nakręcać, mam nadzieję, że pogoda pozwoli. Będziemy nakręcać wypuszczenie gołębi w miejscowości Ulinia. A teraz zabieram się do pracy. Witam kolegów. Lot piąty na razie się nie zapowiada. Zbytnio ciekawe, tam będzie nasze miejsce dalej wypuszczenia. Stoimy tam. Tam już jest widać z tyłu morze, latarnie, tam jest Słowiański Park Narodowy, Łeba. Jesteśmy na terenie gminy Wicko, miejscowość Ulinia, ale na razie czekamy, deszcz pada. Ale to jest jeszcze godzina praktycznie do wypuszczenia gołębi, do 6.30, jest 5.30. Trzeba coraz mocniej padać, chowam się do samochodu. Będziemy czekać. Cały czas pada. Robi się brzydko. Na szybie to widać. Czekamy. Jest zakoszowanych 398 gołębi. 4 gołębie pełzują w domu. 2 są rozbite przez jastrzębia. 1 uderzony. I trzeci gołąb. Czwarty gołąb. Po prostu na razie się nie nadaje. Się spóźnił i się nie nadaje. Mówię, więcej na razie gołębi ginie rozproszonych przez jastrzębia niż w lotach, bo zeszłego tygodnia przez praktycznie 4 treningi zginęło na pierwszym 3, na pierwszym chyba żaden nie zginął, na drugim chyba z 3 i tak parę gołębi, na ostatnim zginęło 7 gołębi, z tym dziwna sytuacja, mówię, praktycznie wszystkie gołębie przychodziły w jednej grupie. A 2 gołębie są zgłoszone od gołębnika prawie 100 km. Czyli nie wiem, czy to też jastrząb rozgania. Zobaczymy, czekamy. Akurat przestało padać. Może się to troszeczkę zaraz wypogodzi. 6.30 będziemy startować. Widać tam w oddali latarnię morską. Bałtyk. Czy nie widać? Tu go tak nie widać, ale tam płynie kontenerowiec. Już się nie da powiększyć. Tam latarnia stoi. Przyjechał kolega, uczestnik WG, Robert Kruk. Puści gołębie. Tam stoi samochód. Oddaliliśmy go po prostu od tych linii. Czyli tam będzie stał. Pogoda na razie jeszcze trochę co popaduje, ale już widać prześwity. Czyli gołębie będą musiały sobie dawać rady. Tu jest tak, że tam jest też jeszcze ciemno.
No gołębie muszą lecieć praktycznie w każdych warunkach. No chyba, że leje, no albo nie wiadomo co, ale no takie warunki to nie powinny być przeszkodą dla gołębi. Tym bardziej, że tu wysyłamy gołębie, no praktycznie pochodzące z dobrych, o tam jaż, pochodzące z dobrych gołębników. A tym bardziej, że ci, którzy je później będą nabywali, no muszą to być gołębie, które potrafią lecieć. To wtedy będzie z nich pociecha. Witam, zaczynamy piąty lot. Znaczy to jest pierwszy lot konkursowy u linia. Piąty chyba lot w ogóle tych gołębi, czy szósty. Będzie puszczał kolega Robert, uczestnik też WG Kosakowo. Puszczamy, bo tam idzie praktycznie znowu ciemno. Tam mają szansę przebicia się. Czyli Robert, czas puszczania. Zaczynamy. I wystartowały. Jest gołębi prawie 800, czyli będą musiały dawać. Będą musiały lecieć. A zobaczycie, wszystko otworzyły. Tu się jeden nie otworzył. Tu jeden u góry i tu jeden. O. O, się rozbiły. Gołębie zaraz się... A, się wszystko złączyło. Tu jakieś lecą. Pomagamy, czy jakieś... Wstało parę. Gołębi co, nie chcą wyjść? No to trzeba weź się, ten to z tamtej strony być. Pogonimy z tamtej strony. Wylazły chyba, co? Wszystko? Tak wyszły, tak nie chciały, ale przynajmniej. O, wszystkie wyskoczyły. O, gołębie tam idą po kierunku w te chmury, no ale no. Mówię, są to pocztowe gołębie. Muszą dawać rady w każdych warunkach. No, my wracamy do domu. Gołębie lecą do domu. O, tu jest jeszcze jedna grupka, w drugą stronę odbija. Zobaczymy. Dobry lot. Sobie i wam życzę. Cały czas pada. Mam nadzieję, że gołębie tam ciągnęły do słońca. Teraz jesteśmy w Miechoczewo. Piękne tereny. Zapraszam wszystkich. Kto by chciał, to sobie odwiedzać. Naprawdę tam, gdzie puszczaliśmy u linia, obok jest piękny, piękna rzecz do zwiedzania. Jest Park Fok. Tam można przyjechać z dziećmi. Można, tam będą atrakcje praktycznie dla dorosłych i dla dzieci. Można pół dnia tam spędzić. Jest tam wszystko do zjedzenia, wszystko do zabawy. Łódź do góry nogami, wielki statek piracki, wielkie imitacje zwierząt morskich. Kino 3D, 5D, to naprawdę jest bardzo fajna rzecz. Zapraszam w liniach.